Wiadomości sportowe, Krzysztof Kuziemski, dobry wieczór. Nowy trener wrocławian tchnął nowego ducha w drużynę. Od czasu, kiedy Milija Bogicewicz prowadzi zespół, jego drużyna nie przegrała. Nie inaczej było w dzisiejszym meczu na szczycie Tauron Basket Ligi. Anwil pewnie wygrał z Treflem Sopot 82-69. Dla Anwilu było to już kolejne zwycięstwo z rzędu. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Włocławianie zaczęli budować przewagę dopiero w drugiej kwarcie. Do ataku zagrzewali jak zwykle Krzysztof Szubarga oraz rewelacyjny tego wieczoru Litwin Arvydas Eitutavičius, który w tej części gry zdobył aż 17 punktów, trafiając przy tym 5 razy z dystansu. My musimy jak najlepiej się ustawić przed playoffami, a później mam nadzieję, że nasza ciężka praca przez cały sezon zaprocentuje i będziemy się bić o medale. Gospodarze mieli chwilę słabości w drugiej połowie, kiedy to goście doszli ich na 6 punktów. Chwilę później obudził się jednak Anwil i znów zaczął budować bezpieczną przewagę. Warto dodać, że słabo spisał się lider Trefla Filip Dylewicz, który zdobył tylko 5 punktów. Ostatecznie podopieczni trenera Bogicewicza wygrali 82-69 i znacząco zbliżyli się do czołówki Tauron Basket Ligi. To jest sezon, pojedyncze spotkania, więc na pewno dążymy do tego, żeby zwyciężać w każdym spotkaniu po kolei, tak jak powiedziałem, ustawić się przed playoffami, a później będziemy myśleć co dalej. Anwil 1 grudnia zmierzy się z trzecim z kolei zespołem z Trójmiasta. W Gdyni zagra z tamtejszym Startem. Jednak patrząc na obecną dyspozycję koszykarzy z Włocławka o wynik możemy być spokojni. To nie był dobry weekend dla siatkarek i siatkarzy z Bydgoszczy. Najpierw Delekta przegrała po tiebreaku z Jastrzębiem, a później Pałac nie miał najmniejszych szans w meczu z Muszynianką i uległ 0-3. Bez niespodzianki. Tak najprościej można określić spotkanie pomiędzy Muszynianką a Pałacem. Rywalki to aktualny wicelider Orlen Ligi, które przegrały tylko 2 mecze. Zupełnie inna atmosfera panuje w zespole Rafała Gąsiora. Jego podopieczne są na 8. miejscu w tabeli, a ich celem jest utrzymanie. Tylko w pierwszym secie Pałacanki nawiązały walkę. Zdobyły 23 punkty. Potem było już znacznie gorzej. Kolejne sety przegrały do 17 i 12, a całe spotkanie 0-3. Zupełnie inne nastroje panowały w zespole Delekty. Bydgoszczanie w poprzedniej kolejce jako pierwsi pokonali lidera z Kędzierzyna, a spotkanie z Jastrzębskim Węglem było hitem tej kolejki plus ligi. Mimo że podopieczni trenera Makowskiego przegrywali już 0-2, potrafili odwrócić losy spotkania, doprowadzając do tiebreaka. W nim lepsi okazali się gospodarze, ale Delekta zdobyła cenny punkt w meczu wyjazdowym. W następnej kolejce w hali Łuczniczka zagra z Indykpolem AZS Olsztyn. Ten mecz miał pokazać, czy przedsezonowe deklaracje akademików należy wziąć na poważnie. Bydgoszczanie w hicie drugiej ligi piłkarzy ręcznych pokonali lidera z Gryfina 37-31 i teraz to oni są na czele tabeli. Z całą pewnością można stwierdzić, że mecz z Energetykiem Gryfino był jednym z najważniejszych w sezonie. Stawką spotkania była pozycja lidera. Podopieczni trenera Knopika z planu wywiązali się wzorowo. Mamy lidera, bardzo fajny mecz. Troszkę błędów się wkradło i nie do końca to tak wyglądało, jak sobie założyliśmy, ale cieszą 2 punkty, cieszy lider. Mamy nadzieję, że już go nie puścimy do końca rozgrywek. Gospodarze w żółtych strojach przez cały czas kontrolowali spotkanie. Grali skutecznie w defensywie oraz wyprowadzali groźne kontrataki. Dobrze radzili sobie też w ataku pozycyjnym. Jak na hitowe spotkanie nie brakowało emocji. Żadna z drużyn nie zamierzała odpuścić. Jednak większą determinacją wykazali się akademicy i pewnie wygrali całe spotkanie 37-31. Grał pierwszy zespół z drugim, więc wiedziałem, że będą jakieś emocje, wiedziałem, że będą nerwy. Popełniliśmy trochę błędów, ale wola walki i determinacja była po naszej stronie i dlatego punkty zostały w Bydgoszczy. Dzięki temu zwycięstwu akademicy zrobili duży krok w stronę awansu do pierwszej ligi. W tym sezonie spisują się rewelacyjnie. Przegrali tylko raz i awansowali na pierwsze miejsce w lidze. Tak dysponowani podopieczni Jarosława Knopika są murowanym kandydatem do awansu. I jeszcze o piłce ręcznej. Młode szczypiornistki Łukowi Łuków zdominowały rywalizację w 5. andrzejkowym turnieju dziewcząt rozgrywanym w halach w Lubiczu i Grębocinie. Zawodniczki z Łukowa zwyciężyły w obu kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze zaprezentowały się także zespoły z regionu. UKS Drwęca Nowar to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków piłki ręcznej w regionie. Do udziału w 5. andrzejkowym ogólnopolskim turnieju dziewcząt zgłosiła się rekordowa liczba drużyn. Dlatego rywalizacja toczyła się równocześnie w 2 halach. Zespołu szkół nr 1 w Lubiczu Górnym i zespołu szkół nr 2 w Grębocinie.
Gościmy 17 zespołów. Zgłoszeń było dużo, dużo więcej. Na turnieju występuje 250 zawodniczek ponad, tak więc frekwencja jest duża. Na parkiecie zmierzyły się ekipy z całej Polski, a wśród reprezentujących region zespoły z Świetakowa, Wąbrzeźna, Lubicza i Kowalewa Pomorskiego. Każdy wynik będzie cieszył. Najważniejsze, żeby zachęcać młodzież i żeby garnęła się do naszego sportu. A jeżeli będziemy mieli ilość i masowość, no to i będą wyniki. Dla wielu drużyn najważniejszą imprezą nadchodzącego roku będą Mistrzostwa Polski. Takie turnieje są idealną okazją do sprawdzenia formy i zaprezentowania swoich umiejętności. Zdania są podzielone. Ja na przykład nie lubię, jak jest ktoś z mojej rodziny, ze względu na to, że stres jest większy dla mnie. Ale wiem, że niektóre moje koleżanki rzeczywiście czują takie wsparcie od rodziny, która jest na trybunach. W finale rocznika 98 zawodniczki z Łukowa pokonały Worwo Wąbrzeźno 14-6. W meczu o trzecie miejsce gospodarz Drwęca Nowar Lubicz uległ Lux Świetakowo 10-18. Również w młodszej kategorii zwyciężył Łuków. W sporcie to wszystko, za chwilę jeszcze prognoza pogody. Spokojnej nocy, dobranoc.